Cześć, z tej strony Bartek z Bike Center. Chciałem Wam powiedzieć kilka słów o tym, jak przygotować i zadbać o swoją nartę. No, w sumie o swoje narty. Co warto z nartą zrobić? Jak ją przygotować, żebyśmy byli bezpieczni i przede wszystkim nam się super na narcie jeździło. Tutaj mamy nartę, która została przed chwilką przeze mnie przygotowana. Został w niej wykonany tak zwany full service. Co pod tym pojęciem się kryje, o tym Wam właśnie powiem. W sumie narta wygląda lepiej, jakbyśmy ją wzięli ze sklepu. Pod pojęciem full service kryje się wyrównanie ślizgu, usunięcie wszelkich ubytków. Jak widać, narta nie ma żadnych ubytków. Została naostrzona krawędź i boczna, i dolna. Została narta splanowana, czyli jakby został wyrównany w niej ślizg. Została nałożona struktura. Co to jest ta struktura? To są właśnie te takie paseczki, które tutaj mamy nacięte. Po co one są, to też będę mówił jakby w kolejnym naszym odcinku. I oczywiście została narta nasmarowana. O każdym z tych procesów, które tutaj, o których teraz powiedziałem, będę Wam mówił w każdym osobnym odcinku. Ja troszeczkę zacząłem od tyłu, czyli pokazuję Wam jakby efekt końcowy narty. Czyli o czym sobie powiemy? Jeżeli narta ma ubytki, w jaki sposób je usunąć? Czy da się je usunąć? Generalnie usunąć da się wszystko, ale czasem można to usunąć za pomocą takiego oto pistoletu, a czasem trzeba robić tak zwaną wklejkę. Później ostrzenie. No, ostrzenie tutaj mamy akurat przeróżne rodzaje ostrzenia i różnie do tego serwisy podchodzą. No, my ostrzymy ręcznie narty lub ostrzymy je najczęściej na maszynie. My używamy maszyn Wintersteiger. I co dalej? O czym Wam powiem więcej? Planowanie narty. Po co to jest, jak to się robi, to też Wam wszystko pokażę. Oczywiście też my działamy na maszynach Wintersteigera. Co dalej? Później struktura też. Po co to jest, jak się ją robi, czy możecie ją zrobić sami, czy nie. To o tym Wam wszystkim opowiem. Po czym smarowanie. No tutaj ze smarowaniem też różnie to ludzie robią i różnie robią to serwisy. No my smarujemy nartę za pomocą żelazka. Nie używamy żadnych smarownic. Staramy się robić to żelazkiem. Dlaczego? Dlatego, że... Znaczy nie staramy się, no robimy to żelazkiem. Dlaczego żelazkiem? Dlatego, że jest to najlepsze smarowanie i najlepszy efekt uzyskujemy takiego smarowania. I też jak się to robi, wszystko Wam powiem, ale w osobnych odcinkach. Teraz widzicie jakby, tak jak wspomniałem wcześniej, efekt końcowy, czyli jak narta wygląda po pełnym serwisie. I pytanie jeszcze, czy za każdym razem musimy robić pełny serwis? O tym wszystkim Wam powiem w pojedynczych odcinkach. Myślę, że będziecie mogli z tego wynieść sporo, żeby nie było, że to jest narta jakaś nowa, bo tak wygląda z tej strony. Nie, nie, tak jak wspomniałem, nie jest to nowa narta. Jest to narta, która już kilka sezonów ma i narciarz, który na niej jeździ, też jest dość wymagający. Ale nic, nie o tym mówimy. Chcę Wam jeszcze raz pokazać, jak wygląda narta zrobiona po pełnym serwisie. Proszę zobaczyć efekt końcowy. O, i włączył nam się kompresor. To nic.
Ja kończę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.